dzień dobry. Pięknie, dużo pomidorów. Część już mam oczywiście zebranych, zrobione przetwory i tak dalej. W ogóle dzisiaj będziemy gotowali sos pomidorowy do makaronu, do różnych potraw, które możecie wykorzystać na przeróżne sposoby. Ja uwielbiam te moje sosy pomidorowe, głównie dlatego, że to są takie gotowe dania, które możemy sięgnąć w półce, z półki z marketu, które po prostu przyjeżdżamy ze szkoły, z dzieciakami, po zakupach, nikt nie ma czasu na gotowanie obiadu. Cyk, odkręcamy słoik, dorzucamy trochę makaronu i mamy gotowy obiadek. I dzisiaj właśnie taki sos będziemy robić. Dwa inne przepisy na sosy takie do gotowych dań już macie u mnie na kanale. No i zobaczcie, najważniejsze co jest w tych sosach, słuchajcie, to, że ten zapach i smak lata jesteśmy w stanie przechować na zimę. I zimą otwieramy taki słoik i on pachnie, on smakuje. Po prostu cofamy się do tych pięknych miesięcy, gdzie tych pomidorów na krzakach jest dużo. Jak też jeszcze tutaj przerywnik, ponieważ musicie zobaczyć na moje pomidory od góry. Muszę przyznać, że przez te upały, które ostatnio były, niezbyt często wchodziłam tutaj, żeby je pielęgnować. I zobaczcie, co się wydarzyło. Do góry mamy same pędy pomidorów, które stykają się ze szklarnią, do góry z wierzchnią, z dachem, który, jak widzicie, dzisiaj o poranku jest cały mokry. Z racji tego, że pomidory nie mogą mieć na okrągło wilgoci na swoich liściach, muszę znaleźć dzisiaj czas i ogłowić wszystkie pomidory. I wy też to zróbcie. Jeżeli wasze pomidory dotykają ścian albo sufitu, to musicie już je po prostu poprzycinać tak, żeby nie dotykały. To co? Chcecie zobaczyć, jakie mam pomidory? No rzućcie okiem, zanim zacznę tutaj je przecinać. Wiem, że to odcinek o gotowaniu, ale póki mam waszą uwagę, to jeszcze tutaj wam dodam, że teraz o tym czasie, gdzie mamy już końcówkę sierpnia, początek września, na liściach zaczynają się robić przeróżne plamy. Tutaj na przykład mam takie plamy, które nie są zmianami takimi chorobowymi. To tutaj w pierwszej kolejności liście pokazywały, że brakuje im potasu. Później jak tego potasu nie dostarczyłam albo przez te upały jeszcze bardziej się spotęgował brak, to zaczynają przysychać, robić się brązowe i one faktycznie później wprowadzają choroby grzybowe. Także koniecznie trzeba wchodzić i zaraz jak tutaj zbieramy pomidory, to usuwać te pędy. I już też trzeba wejść tutaj do moich pomidorów i je prześwietlić już górną warstwę pięter, żeby tego słońca dochodziło jak najwięcej, żeby te pomidory mogły jak najszybciej dojrzeć, żeby się wybarwiały, bo no, we wrześniu nie wiadomo jaka będzie pogoda, może i piękna, ale chciałabym do końca września przerobić wszystkie pomidory. Przed nami mnóstwo przepisów, słuchajcie, także jeszcze tych pomidorów tutaj będziecie oglądać na moim kanale. To co, oglądajcie dalej. Kto ma takie cukinie u siebie w ogrodzie? Na pewno każdy, kto uprawia cukinie, prędzej czy później znajdzie taki piękny okaz. No i co z nim dalej zrobić? Można zrobić placki z cukinii, można zrobić ciasto czekoladowe albo chleb z cukinii. Ale jeżeli macie też oprócz nadmiaru cukinii też nadmiar właśnie tutaj pięknych pomidorów, to koniecznie zróbcie sobie sos pomidorowy na zimę. Ten sos, który tutaj dzisiaj wam pokażę, to będzie sos, który nadaje się zarówno do makaronu, jak i do ryżu, jako baza w ogóle taka pomidorowa do większości dań. Nawet możecie używać go jako sos na spód do pizzy, po prostu jest uniwersalny. Jest to też składnik, który jest bogactwem smaku i aromatu lata. Zamykanie takich smaków lata jest naprawdę obowiązkowe, jeżeli prowadzicie własne ogródki, bo nie ma nic piękniejszego niż właśnie cofnąć się zimą do tego zapachu, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. Słuchajcie, tą cukinię, którą tutaj mam, trzeba zetrzeć na tarce, najlepiej na takiej jarzynowej, przesypać solą i zostawić na jakieś 2 godzinki. Chodzi o to, że taka cukinia puści nam nadmiar wody i właśnie ten nadmiar wody musimy usunąć. Ja z racji tego, że musimy tutaj troszeczkę szybciej to wszystko zrobić, to zrobiłam już jedną cukinię wcześniej i teraz będziemy zaczynali gotować ten sos. Będzie trochę sprawniej. Włączam sobie kuchenkę, wlewam na spód garnka nieco oleju, właściwie nie nieco. Tutaj potrzebujemy tego oleju całkiem sporo, jakieś pół szklanki.
na ostatnim filmiku pokazywałam Wam, jak przepis na faszerowane papryki. Użyłam kawałek cebuli, tutaj użyję resztę. To jest cebula Globo, która ważyła na oko jakieś 300 gramów. Także 300 gramów tej cebuli tutaj trzeba dodać. Musimy ją pokroić na takie kosteczki. Nie musicie tutaj jakoś wielce przestrzegać wielkości kawałków, bo i tak wszystko na sam koniec będziemy blendować, więc tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby ją rozdrobnić. Dodaję do garnka. Za chwileczkę zacznie się smażyć. Dodam tutaj troszeczkę soli, żeby puściła nieco soku, żeby zeszkliła się troszeczkę szybciej. Teraz wezmę się za obieranie czosnku. To jest mój czosnek, który sadziłam w zeszłym roku jesienią. Odmiana Harnaś, jest niewielki, ale bardzo aromatyczny. Jedną taką główkę dam teraz, a drugą główkę dam na sam koniec, przed końcem gotowania się sosu. Cebula obrana, czosnek obrany, wszystko wrzucone. Zobaczcie, chwilę poczekam, aż się to wszystko ładnie zeszkli. Nie za duży płomień, nie chodzi o to, żeby to spalić, to tylko ma się podgrzać i lekko przysmażyć. Ach, jakie piękne zapachy już się zaczynają. Jak tylko cebula mi się zeszkli, dodam cukinię, ale w międzyczasie nie stoi nic na przeszkodzie, żebym zabrała się za paprykę. Paprykę sobie obieram, wyciągam te nasiona ze środka. I właściwie zrobimy trochę odwrotnie, niż ja to robiłam zawsze, bo wezmę sobie w pierwszej kolejności, odparuję rzeczy, które łatwo odparować, czyli na przykład paprykę. Cztery papryki. Niech będzie na bogato. Na pewno w ogródkach już znajdujecie pierwsze papryki, jeżeli nie, no to teraz wszędzie można dostać na promocjach w bardzo korzystnej cenie. Nie ma co żałować. Będzie paprykowo, bardzo smacznie. Papryka, pomidory mają bardzo dużo wody w sobie. I ten sos najlepiej jest przygotowywać w garnkach, które mają szeroką powierzchnię parowania. Mogłaby to też być taka duża patelnia. Jeżeli macie taką ogromną patelnię, to na niej na pewno zdecydowanie najszybciej zrobienie takich sosów będzie Wam wychodziło. Unikajcie wąskich, wysokich garnków, bo w nich wszystko gotuje się naprawdę, odparowuje 10 razy dłużej. Uwielbiam gotowanie w ogródku, słuchajcie. Nie muszę się martwić, że coś leci mi na podłogę. Mogę machać ręką, żeby te ziarenka papryki wszędzie odfrunęły. Przemieszam i teraz, bo już cebulka na dole już zaczęła robić się szklista, więc teraz będziemy musieli na okrągło gdzieś tam mieszać, żeby nam się nie przypaliła. Póki papryka nie puści soku, to na początku będziemy mieli troszeczkę tutaj zabawy. Ale możemy już brać się za odciskanie naszej cukinii. Cukinię po 2 godzinach na pewno już będziecie mieli taką bardziej soczystą. Oj, osa! Puści już sok, zobaczcie. Ten nadmiar soku najlepiej jest odcisnąć. Chodzi o to, że jeżeli byście dali całą cukinię, to oczywiście też odparujecie, ale dzięki temu, że pozbędziemy się tego nadmiaru na samym początku, to nasze gotowanie się skróci o całą godzinkę. Ta cukinia, którą użyłam, była już taka lekko przerośnięta, z twardą skórką i ona nie jest już aż tak soczysta, jest taka bardziej mączyta i dzięki temu ten sos już dość szybko stanie się taki bardziej gęsty. Zobaczcie, ile tego soku tutaj wypływa. Jeżeli Wasze pomidory nie są zbyt słodkie, bo w tym roku pogoda jest zwariowana i nie wszystkim te pomidory dojrzewają tak, jak powinny, to możecie sobie dosłodzić swój sos w naturalny sposób, czyli używając marchewki. O, zobaczcie, ile tego soku odcisnęłam. A jest to tylko z jednej cukinii. Cukinię przerzucę sobie z powrotem do miski. Jak jeszcze coś tutaj wypłynie, to jeszcze wychwycimy. I co?
Teraz najlepiej będzie, jak zabierzemy się już w końcu za nasze pomidory. Ja używam pomidorów, które uprawiam u siebie w ogródku. Jak wiecie, co roku staram się uprawiać kolejne 30 odmian, albo z 20 chociaż nowych, które rzadko kiedy nadają się na przetwory. Mają po prostu w sobie bardzo dużo soku. Najczęściej zalecane do przetworów są popularne w Polsce pomidory Lima, których ja osobiście nie lubię w przetworach, dlatego że może i one są szybko, rozgotowują się, mają mało soku i tak dalej, ale nie mają tyle smaku. Te pomidory, które tutaj widzicie, każdy inny, każdy ma swój jakiś wyjątkowy akcent w tym daniu. I jeżeli użyjecie takich pomidorów, które będą miały bogaty smak i aromat, to na pewno sosy też będą smaczniejsze. Ale przed nami w ogóle odcinek z testowania odmian pomidorów, które mam u siebie w ogrodzie. Będę podchodziła do każdego krzaka i zrywała pomidora, mówiła, ile waży mniej więcej, czy był plenny, czy nie, ile tych pomidorów miał, jak się zachowywał, czy był podatny na pękania, czy może szybko złapała go zaraza, a może jakoś tam się nie chciał wybarwiać, a może długo dojrzewa. To wszystko będziemy mieli przed sobą. A w poprzednich latach co roku dodawałam Wam takie odcinki, więc jeżeli szukacie swoich takich ulubionych odmian i nie chcecie w ciemno gdzieś tam kupować nasion, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie weszli na tamte filmiki z poprzednich lat i sobie popatrzyli, już żeby mieć większe spojrzenie na te wszystkie smaki i aromaty, bo pomidorów jest naprawdę bardzo dużo odmian. Kusi mnie, więc muszę spróbować tego. Ten będzie 10 na 10. Bardzo smaczny, soczysty, słodziutki i taki konkretny. Jak widzicie, sok z papryki, jak tylko gdzieś wypływa, tak szybko zaczyna odparowywać, więc idealnie. Papryka zaczyna już robić się szklista, więc mogę śmiało już zacząć tutaj dodawać pomidory. Całość jest dość gęsta, już więcej soku takiego płynnego nie będzie. Pomidory wrzucam tutaj do garnka razem ze skórką, ponieważ na sam koniec będę ten sos cały miksowała. Moje pomidory też nie mają takiej grubej skóry. Jeżeli by miały i miałabym bardzo słaby malakser czy blender, to na pewno bym tą skórkę zdjęła. Ale skórka sama w sobie, jeżeli jest dobra, w sensie nie jest twarda, to wzbogaca ten sos. Później ten sos też się robi bardziej gęsty, także jeżeli macie w miarę przyzwoity blender, to warto ją zostawić. Nie będzie wyczuwalna. Ten, zobaczcie, jaki ciekawy. Żółty z takim czerwonym promykiem w środku. Ale w smaku pyszny. Jejku, już się nie mogę doczekać, aż jutro zaczniemy nagrywać ten odcinek. Pachną fenomenalnie. Fantastycznie. Te żółte pomidory bardzo przypominają pomidory Lima. Jeżeli macie tylko dostępne pomidory Lima, to oczywiście też ich użyjcie, bo ten sos będzie naprawdę bardzo smaczny nawet z takich pomidorów, które nie są aż takie pyszne i pełne smaku. Nie są 10 na 10 na przykład. Zobaczcie, te jakie ciekawe. Z zewnątrz taka pomarańczowo-ciemna skórka, a w środku pięknie czerwone, wybarwione. One są bardzo kwaśne w środku. Nie są mdłe. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale w następnym odcinku wszystko będziecie wiedzieli. Ten jest pyszny. Ostatnio pokazywałam Wam na Instagramie. Jeden z największych ważył 1,5 kg. To jest jeden z najmniejszych. W środku pięknie wygląda. Uwielbiam te pomidory z serii Ananas coś tam. One zawsze mają bardzo fajny, bogaty smak. Nie wiem, z czego bardziej się cieszę. Z tego, że robię sobie zapasy na zimę, czy z tego, że kroję te wszystkie piękne pomidory. Chyba to drugie.
Najczęściej z tych wszystkich sosów pomidorowych, które robię na zimę, korzysta mój mąż. Jak ma zrobić akurat jego kolej na zrobienie obiadu, to najczęściej idzie po prostu do spiżarni. W międzyczasie wstawi makaron, idzie do spiżarni, bierze gotowy słoik, zalewa makaron podgrzanym sosem, nawet bez żadnych dodatków, mięsnych czy tam jakichś innych, i po prostu woła całą rodzinę. Obiad! 10 minut. O, ten zobacz, jaki fajny. Na zewnątrz taka ciemno-śliwkowa skórka, a w środku taki piękny żółty. Mega słodki jest, nie spodziewałam się, myślałam, że będzie kłaskowy. Niektóre pomidory w ogóle nadają się do faszerowania. Z tego wystarczyłoby tylko wyciągnąć środek i mamy puste miejsce na napełnienie farszem. Bo też warto wiedzieć, jak będziecie sadzić pomidory w przyszłym roku, że są też i takie odmiany. Ten piękny pomarańczowy wygląda jak śliwka ulena. Jak morelki. Nie ma takiego bogatego zapachu. Co roku, jak uprawiam taką ilość pomidorów, często jest tak, że trafiam na beznadziejne odmiany. Jak miałam w zeszłym roku taki rok, gdzie niby były wszystkie takie dobre, znalazło się kilka, 10 na 10, ale większość jednak zdecydowanie nie leżała mi. Nie chciałabym uprawiać ich w kolejnych latach. Ale za to 3 lata temu miałam taki rok, gdzie oj, wiele, wiele jest na liście, że w razie co, gdybym miała się zdecydować w tym roku uprawiać stare odmiany, to na pewno tamte. Pięknie pachnie. W ogóle żałuję, że przez internet nie można wam przesłać tego zapachu. Co tutaj się dzieje? Te, nie pamiętam nazwy, będziecie widzieć w następnym filmiku, są dla mnie rozczarowaniem w tym roku. Pięknie wyglądają. Są żółto-śliwkowe, takie bordowe. Do góry mają taką fajną gwiazdeczkę. W przekroju też całkiem przyzwoicie wyglądają, ale w smaku bardzo słabe. Takie 4 na 10. Z tego względu, że są bardzo takie mączyte, prawie wcale słodkie, takie byle jakie. Mają bardzo mało smaku w sobie. Już się obawiałam, że się nie zmieszczą, a jednak dadzą radę. Są też pomidory, które, bo często się też ostatnio pytacie, Kasia, skąd mam wiedzieć, że moje pomidory są już gotowe do zebrania? Bo na przykład cały czas nie wybarwiają się na taki piękny czerwony kolor. Po prostu to jest taka odmiana. One są już dojrzałe. Taki mają kolor docelowy. Nie wszystkie pomidory dojrzewają do takiego czerwonego koloru. Niektóre są właśnie takie różowe. Jak dochodzicie do krzaka, to pomidor musi być taki lekko miękki, jędrny. No i najlepiej, żeby było doczytane na samym początku, jak on wygląda jako dorosła już roślina albo owoc. Jeżeli wasze pomidory gdzieś na dole mają jakieś takie zmiany, na przykład od suchej zgnizny wierzchołkowej, to śmiało też możecie do takich sosów użyć. To nie jest żadna choroba, nic tam im nie będzie. Ale pięknie wygląda, jak taka cytrynka. Myślałam, że będzie bardziej suchy. Co teraz robię? Postaram się teraz delikatnie to wszystko przemieszać. Nie będę na razie dodawała ani soli, ani cukru. W ogóle jeżeli chcecie coś dosładzać, a robicie przetwory, to cukier dodajcie na samym końcu. Ponieważ jeżeli dodacie cukier, to on będzie się karmelizował przy dnie i może wam się wszystko przypalać. Tak samo jak gotujemy jakieś słodkie owoce, czy jakieś właśnie takie pomidory. Jeżeli będą bardzo słodkie, będzie się wydobywało dużo cukru, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam nam się coś przypali. A przecież przypalonego nikt nie chce. Za dużo jest problem. O, już te od dołu zaczynają się rozgotowywać. Zobaczcie. Papryka już jest prawie miękka. Teraz, o tutaj widzicie, jedną skórkę muszę zdjąć. Nie zauważyłam. Takich brązowych części nie dodaję. To jest normalne, że gdzieś tam czasami pomidory, szczególnie te, które się staśmiły jako kwiatki, mają takie części. To po prostu tylko się pozbywamy. Ponieważ nie ma w tym garnku miejsca na cukinię,
To ja teraz położę tutaj pokrywkę i zaczekam, aż to wszystko mi się rozgotuje. I jak tylko się rozgotuje i ubije, tak od razu dodamy cukinię. 5 minut później, pomidory rozgotowane. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Od spodu jest już bardzo dużo takiego fajnego sosiku, ale jak widzicie, akurat dzisiaj wybrałam takie odmiany pomidorów, które tej wody aż nie mają aż tyle. Teraz do tego wszystkiego, tutaj troszeczkę to rozdrobnię, troszeczkę to uduszę, troszeczkę przejadę po dnie. I teraz dodam przyprawy. Mam tutaj taką czubatą łyżkę papryki słodkiej, pół łyżeczki curry, pół łyżeczki ostrej papryki, łyżkę oregano, 3 liście laurowe, ziele angielskie i trochę pieprzu. I to wszystko tutaj dodaję. W sumie to oregano mogłabym dodać na sam koniec, bo może troszeczkę zrobić się ciemniejsze, ale już żeby nie zapomnieć, to dodałam teraz dosłownie szczyptę z cynamonu. Biorę sobie taką odrobinkę. Nie ma być wyczuwalny jako cynamon, tylko ma troszeczkę podbić smak. I do tego dodam tutaj na razie 2 łyżeczki soli. Na pewno tej soli będziemy dodawać jeszcze później więcej, ale na razie nie dodaję więcej, już dodatkowo, ponieważ czasami zdarza się, że pomidory mają już taki lekko słony smak i nie chcę tego przesolić. Ale soli musimy dać na tyle dużo, żeby po pierwsze nie było jałowe, a po drugie sól będzie robiła tutaj za konserwant. I dokładam tej mojej cukinii odciśniętej wcześniej. Słuchajcie, nie mogę dodać więcej, bo mi się po prostu w garnku nie zmieści. Teraz ponownie zamykam pokrywkę. Jak mi się to wszystko zagotuje, to pokrywkę zrobię tak, żeby cały czas się gotowało ładnie, ale żeby już miało miejsce, gdzie odparować. Bo teraz jedyne, co będziemy robić, to cały czas czekać, aż nam się ten nadmiar soku odparuje, żebyśmy mogli to wszystko zblendować, żeby ta konsystencja miała konsystencję gęstego sosu do makaronu czy innych dań, a nie sosu takiego do polewania jak ketchup. Witam Was ponownie. Dla Was to kilka sekund, a dla nas tutaj cała godzina. Godzinę trwało odparowywanie tego wszystkiego. Zobaczcie, jaką to ma konsystencję. Pomidory już praktycznie całe się rozgotowały. Cukinia jest widoczna, ale też bardzo mięciutka. Nie ma już takiej wody. Widać, że jest to dość gęste. Papryka też już cała praktycznie rozgotowana. Nie ma co tego dłużej przeciągać, ponieważ jak zmiksujemy to wszystko, to akurat będzie takie idealne, aksamitne jak sos. Na koniec, tak jak mówiłam Wam, wrzucam 3 ząbki czosnku. Tak na świeżo. Można wycisnąć przez praskę, ale nie trzeba, bo i tak za chwileczkę będziemy to wszystko sobie miksować. Do tego daję pęczek bazylii, świeżej. To jest kluczowe, słuchajcie. Smak bazylii takiej świeżej bardzo podbije nam smak tego sosu. Daję razem z pędami. To jest bazylia meksykańska. Nie pamiętam dokładnie. Wysiewałam ją z nasion. Do tego wszystkiego dodam 2 łyżki octu. Można dodać winny, jeżeli nie chcecie używać spirytusowego. I przed chwileczką próbowałam ten sos, jest mało słony, więc dodam tutaj jeszcze taką solidną łyżkę. I tak jak mówiłam Wam na początku, ilość soli musicie dopasować sami. To musi być słone, ale nie przesolone. Każde pomidory mają inny smak i nie jesteśmy w stanie dokładnie Wam powiedzieć, ile tej soli macie dodać do sosu. Musi być idealnie słony dla Was. I cukru. Ale dosłownie dodam tutaj jedną łyżeczkę, ponieważ te pomidory, które tutaj miałam, naprawdę były takie wystarczająco słodkie, nie chcę tego sosu przesładzać. Jeżeli macie takie ograniczenia, że nie używacie cukru w ogóle, no to możecie dodać jedną marchewkę, która tej słodyczy też tutaj da idealną ilość. I teraz to wszystko musimy zagotować. Dodaliśmy świeżą bazylię, dodaliśmy świeży czosnek. To wszystko musi się jeszcze raz ładnie zagotować. Teraz sobie będę tak obracała trochę i wyławiała ziele angielskie i liść laurowy.
nie chcę ich w sosie, nie chcę ich blendować. Moje dzieci bardzo nie lubią, jak gdzieś tam trafiają na kawałek ziela angielskiego, więc zrobię to dość dokładnie. Wszystkie ziarna ziela angielskiego wyłowione, liście laurowe wyłowione. W międzyczasie czosnek się ugotował, bazylia również. Zobaczcie, jak już zrobiła się taka rozgotowana. I co? Teraz ostatnie, co musimy zrobić, to nie próbować, tylko to wszystko zmiksować, bo dopiero po zmiksowaniu tego wszystkiego będziemy dokładnie wiedzieli, czy to jeszcze wymaga dosolenia, dodania jakichś przypraw, czy nie. Także przymykam trochę pokrywką. Jadę. Gotowe. Zobaczcie, jaki piękny, można powiedzieć nawet aksamitny, na pewno odpowiednio gęsty. Widzicie, jakie wzory mogę zostawiać? Teraz testowanie. Mega pyszne. Słuchajcie, wszystkie smaki lata zachowane w słoiku na zimę. Teraz ten sos jest naprawdę pyszny, ale otwarty zimą, gdzie już nie będziemy mieli na krzakach świeżych pomidorów i tych wszystkich takich świeżych warzyw, to gwarantuję Wam, że jak otworzycie sobie, to będzie Wam pachniało i smakowało 10 razy bardziej niż teraz. Przelewam sobie do słoiczków wielkości tych dżemowych, z tego względu, że czasami gotuję obiad tylko dla dzieci, ale łatwiej otworzyć mi dwa słoiki w razie czego, żeby ugotować dla całej rodziny, niż później zostawić pół sosu w większym słoiku. Słoiki oczywiście muszą być czyste, nie mogą być jakieś takie przybrudzone. Najlepiej, żeby były wyparzone. A dekielki, słuchajcie, no z dekielkami ostatnio, z tymi pokrywkami jest problem. Od jakiegoś czasu, a co najmniej od 2 lat, zaczęto produkować takie bardzo słabe te pokryweczki i takie bardzo miękkie. Ja teraz jak kupuję, to za każdym razem najpierw sobie biorę w rękę i sprawdzam, czy one są dość sztywne. Bo jeżeli są takie bardzo elastyczne, to zauważyłam, że one się potrafią otwierać, odkręcać po prostu podczas pasteryzacji, a ten sos musimy pasteryzować. Bardzo ważne, żeby na sam koniec, przed zakręcaniem słoików, przetrzeć sobie ranty. W razie gdyby gdzieś nam coś kapnęło, to żeby to zetrzeć. Ale to wszystko pachnie. Teraz biorę sobie zakrętkę, zakręcam i będziemy pasteryzować. Ale gorące! Z tego rondelka, którego widzieliście przed chwileczką, z tej podanej ilości pomidorów i cukinii, wyszły mi 2, 4, 6, 8 słoiczków takich tych dżemowych i 6 słoiczków, chyba 750 ml one mają pojemność. Tutaj mam już garnek, do którego będę wkładała te wszystkie słoiki, żeby pasteryzować. Słuchajcie, pasteryzacja jest obowiązkowa, jeżeli chcecie te słoiki przechowywać w spiżarniach. Jeżeli chcecie sobie ugotować ten sos i zużyć go w przeciągu miesiąca, możecie przelać do słoików taki gorący, odwrócić słoik do góry dnem i włożyć do lodówki. Przez miesiąc na pewno się nic nie zepsuje. Ale że ja, jak wiecie, uwielbiam robić przetwory na zimę, no to będę to pasteryzowała. Wkładam do garnka. W środku mam wlaną wodę. Wody muszę troszeczkę dolać, ponieważ nie, albo właściwie to zamiast dolewać wody, to dołożę tu jeszcze jeden słoik i mi się poziom wody podniesie. O, widzicie? Wody w słoiku, w garnku musi być tyle, żeby słoiki były na 3/4 wysokości swojej włożone do środka. No i teraz włączam płomień i zamykam garnek. Będę odliczała 15 minut od momentu zagotowania się wody. I przez 15 minut będę pasteryzowała te słoiki, a następnie wyciągnę, obrócę do góry dnem i poczekam, aż się wszystko wychłodzi, a następnie zaniosę do spiżarki, żeby czekały na nas zimą. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba, że będziecie go próbowali i gotowali, żebyście mogli smaki lata zachować na zimę. Na moim kanale i na moim blogu znajdziecie już mnóstwo przepisów na przetwory,
które uwielbiacie. I ja się z tego bardzo cieszę, także nie zamierzam przestawać. Przed nami jeszcze mnóstwo przetworów, które będę dla Was tutaj nagrywała w tym roku. Do zobaczenia.